Cześć! To już prawie koniec naszym wigilijnym zestawie. 12 potraw, a 11 są smażone grzyby. I tutaj mamy grzyby i niewiele przypraw. Zaczniemy od grzybków. A moja żona posmażyła je tylko na margarynce, tak delikatnie, i wrzuciła do zamrażarki, a teraz na święta jak znalazł. I tutaj jeszcze mamy grzyby suszone. To też są grzyby z tamtego zbioru jesiennego. Nie każdy takie grzyby ma w domu, prawda? Więc no jak zrobić grzyby, jak ich nie mam? Takie tutaj rodzi się pytanie. No i sytuacja jest prosta. Idziecie do marketu albo do jakiegoś warzywniaka dobrego, kupujecie fajne, suszone prawdziwki czy podgrzybki. Podgrzybki robią nieco tańsze, też są bardzo dobre. I do tego jakieś 200-300 gram pieczarek świeżutkich. I co robimy? To zrobimy, co teraz ja zrobię z grzybami suszonymi, a pieczarki smażymy właśnie na masełku czy na margarynie. Mamy tak, cebulę, którą będziemy kroić w kosteczkę, masełko, na którym będziemy smażyć wszystko. Do tego będziemy pieprzyć, bo grzybki chcemy, żeby były dosyć ostre. No i będziemy je solić do smaku, wiadomo, i damy szczyptę też majeranku, żeby poprawić ich smak. No to co, zaczynamy od grzybów suszonych. Możemy sobie pomyśleć, ale po co grzyby suszone? Przecież mamy zwykłe grzybki. No właśnie, one są po to, bo mają taki charakterystyczny, wspaniały zapach. Grzyb suszony różni się w smaku od grzyba smażonego od razu, świeżego, czy też od takiego grzybka mrożonego, też smażonego, a już w szczególności różni się od pieczarek, więc używamy tych grzybów suszonych. Pamiętajcie, warto to zrobić. Zalewamy nasze grzybki odrobiną wrzątku, tak żeby się prawie przykryły, nie za dużo, pamiętajcie, nie za dużo. I oczywiście zapalamy gaz. Teraz te grzyby, one już się robią pięknie, ale ważna rzecz jest taka, że puszczają tutaj do tej wody ten swój aromat i smak, a tej wody będziemy odrobinę potrzebowali. I chcemy te grzyby namoczyć, przynajmniej 10 minut, to jest minimum, trzeba je pogotować, a później je pokroimy. Grzybki już nam się podgotowały i teraz wyjmiemy je, żeby nam wystygły, bo przecież nie mogę kroić takich gorących. Więc łyżką na talerz, ciach, 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 dobra. I pamiętajcie o tym sosiku, nie wolno tego wylewać. Na patelnię wrzuciłem ten większy kawałek tłuszczu i przygotowuję cebulę, którą będziemy na tym masełku smażyć. Kroimy ją w taką drobniejszą kostkę. Nie taką super drobną, ale jednak w miarę. Właśnie tak, zobaczcie. Poczekamy, aż masełko się pięknie rozgrzeje i wrzucamy cebulkę. Nie smażymy tego na ostrym ogniu, tylko musimy zmniejszyć ogień, żeby ona się tak przydusiła, a nie zrobiła się jakaś przypalona lekko, bo to nam popsuje smak. A w międzyczasie kroję grzyby oczywiście i wrzucam je do tych, które tu już mam. Jak wam tam się uda, tutaj naprawdę nie trzeba się tym martwić. Jedne z drugimi się zmieszają, one są super mięciutkie, a jak się gotowały, to aromat z tych grzybów, zapach jakiś odchodził w kuchni, był wspaniały. Już grzybeczki pokrojone wrzucamy razem do miski i sprawdzamy, jak nasza cebula. Cebulka pięknie dochodzi, pamiętajcie, że ona musi być miękka, naprawdę. Zobaczcie, jaka piękna cebulka jest, już pięknie zeszklona i taki słonkowy kolor. Niektóre nawet troszkę się już przyjarały, ale nie martwimy się tym, większość jest dobra. Zdajemy grzyby i smażymy je cudownie przez jakiś czas. Myślę, że około 5-10 minut, więcej nie trzeba, bo jedne były gotowane, drugie już były lekko podsmażone. Tylko trzeba podkręcić gaz, bo widzę, że nam tutaj na piecu trochę wygasło. Moi drodzy, czas na przyprawy. Na początek posolę to, tym razem z solniczki ziuchniemy trochę. Tutaj nie można przesadzić, no nie mogą być zbyt słone, więc ostrożnie solimy i próbujemy. Oczywiście świeżo mielony pieprz. Mówiłem, że tego pieprzu musi być sporo i tak zrobimy. Tak jak mówiłem wcześniej, szczypta majeranku dosłownie, więc sypiemy na rękę, przecieramy w ręku, tak żeby go zgnieść trochę. O, i teraz wymieszamy te przyprawy. Przesmażę jeszcze chwilę i będziemy sprawdzać, jaki jest smak tych grzybków. Czy to już wszystko? No i co? Pierwsza próba. Zobaczymy, co to wyszło. Na pewno są dobre. O, ale pycha. Troszeczkę jeszcze po pierwsze więcej, bo my lubimy ostre potrawy, ale możecie wtedy próbować i tak jak wasze wyczucie wskazuje, tak zróbcie. Jeszcze troszeczkę soli, odrobina, szczypta dosłownie. Jeszcze pójdzie kawałek masełka dla skatalizowania większości tych smaków, żeby jeszcze je dopieścić. Na początek odrobinę tego masełka. Zobaczcie, naprawdę niedużo. I trochę pieprzu. Jedna ważna rzecz, teraz właśnie, jak już się wszystko pięknie usmażyło, wlewam to wszystko, co tutaj mam, tego sosu wywaru z grzybów. I one mają być takie lekko płynące, żeby nie były gęste, tylko właśnie jak teraz się to wszystko wymiesza, przesmaży, ugotuje, to wrzucimy już na półmisek i to są nasze grzyby wigilijne, cudowne, pachnące i rzadkie. Rzadkie powinny być właśnie takie. Tak właśnie to wygląda, zobaczcie z bliska.
O, jadą, jeszcze mi wyskoczą z tego, będzie dopiero narobiło. Słuchajcie, 12 potraw wigilijnych, szukajcie tego wszystkiego na YouTubie, zobaczcie co, jakie zdjęcia i jak to wszystko wygląda na Facebooku i co tam możecie znaleźć. Tak właśnie wygląda Wigilia u Środów, Środa gotuje, tak ma być, cześć!